Dzień dobry, witam was serdecznie na Overdrive Fan Studio, a dzisiaj zapraszam do prezentacji gitary Sterling CT50. Mam akurat dwie fantastyczne sztuki w przepięknych kolorach, troszeczkę się sobą różnią. To już za czołóweczką, opowiem o nich, pogram. Także zapraszam was do obejrzenia tego materiału. Kciuk w górę, subskrypcja, dzwoneczek i tuż za czołóweczką zaczynamy. Słuchajcie, mam przed sobą dwa piękne Sterlingi. Sterling, czyli marka, która jest pod opieką Musicmana. Są to Cutlassy CT50, o tym już przecież wspomniałem. I myślę, że jest to bardzo fajne rozwiązanie dla osób, które poszukują gitar typu Stratocaster, ale nie chcą kupować oryginalnego Strata z uwagi na coś. Też bardzo możliwe, że wielu osobom te sztuki by się nawet spodobały bardziej niż same oryginalne Stratocastery. A co my tutaj mamy? Mamy tutaj, słuchajcie, dwie wersje. Akurat te dwie mają piękny, satynowy kolorek. Tu mamy akurat, chyba to jest Daphne Blue. No, wygląda to absolutnie cudownie. Tutaj mamy taki różowiutki, nie pamiętam jego oficjalnej nazwy, ale to nie jest taki różowy. Taki lekko pod łososia podchodzący, no mega, mega fajnie. Korpusy w tych gitarkach wykonane są z topoli, gryfy są z klonu opiekanego. To tutaj ładnie widać od drugiej strony, jeszcze wam przebitki porobię. Natomiast akurat fajnie się złożyło, ponieważ te dwie gitary mają inną podstrunicę. Niebieska ma również klon opiekany na podstrunicy, natomiast różowa ma już tutaj, to widzimy, jest ciemniejszy palisander. Który ładniejszy, który fajniejszy, to już kwestie indywidualne. A tak poza tym może ja jedną z nich odłożę, to ja tak będę się bawił dwiema sztukami. No to co? To co widać z daleka, czyli układ przystawek H, SS, dwupunktowy, fajny mostek, tremolo, a ja ramię oczywiście nawet nie wyjąłem z pudełka. Pięciopozycyjny przełącznik, tutaj split coila nie ma. Od razu mówię, że nie ma, aczkolwiek jakby ktoś chciał, to zawsze można takie coś dorobić. Fajna rzecz, którą ja lubię, regulacja gryfu tutaj, wkładamy pręcik, nie musimy niczego rozgrzebywać. Klucze w układzie 6+2, no moim zdaniem bardzo to estetycznie wygląda, troszeczkę też skraca gitarę, a poza tym w tych wersjach klucze są blokowane, więc bardzo smerfastycznie, całkiem nawet niezłe. Co jeszcze poza tym? Poza tym to, co ja lubię bardzo, ładne tutaj wcięcie, bardzo fajnie tutaj się w te wysokie pozycje można dostać. To, co również uwielbiam i podobne rozwiązanie mam chociażby tutaj, czy też tutaj, i osobiście mnie w Fenderach zaczyna to już drażnić. Otóż w Fenderze gałki mamy trzy. A może pokażę. O, widzimy? Ta pierwsza jest dość blisko przystawki, a jeżeli się faktycznie gra dużo z ręką opartką o mostek, to może ta gałeczka przeszkadzać. I tutaj właśnie jest bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ są dwie. Ja osobiście dwóch tonów nigdy nie potrzebowałem chyba, więc naprawdę bardzo komfortowo się tutaj gra. Co do jeszcze takich parametrów a propos gryfu, radius tutaj jest 12 cali, fajnie płasko. Można całkiem nieźle to ustawić. Natomiast co do samego gryfu, to mimo wszystko jest również w miarę cienki. Jak sobie mierzę tą moją submiareczką tutaj, to mam 21,2 mm na pierwszym oraz 24,2 na drugim. Zaraz zobaczymy z ciekawości, czy ten ma dokładnie tak samo. Czy machina... Bo, o, ten jakby trochę grubszy. No, ej, patrzcie. Ten ma 22,2 mm, a tutaj 24,8, aż sprawdzę jeszcze raz. Wiadomo, że ta submiarka nie zawsze może być idealna.
No, 21 i 2. 24. No, ten jest różowy, troszeczkę cieńszy od tego klonowego. Ciekawe, czy to tak jest w każdym egzemplarzu. No niestety nie mam ich więcej, żeby wam to sprawdzić. Jak będę miał okazję, to po prostu to sprawdzę, jakiegoś powsta na Facebooka wrzucę. Natomiast oba gryfy są przyjemne. Mówiąc szczerze, nawet jak grałem, to skupiłem się na nagrywaniu dla was tej czołóweczki i aż tak tego nie wyczułem. No teraz jak się skupiam, to faktycznie lekko to czuć, ale to nie każdego aż tak bardzo, nie dla każdego aż tak bardzo to jest problematyczne. Gitary wykonane w Indonezji bardzo ładnie. To są gitary już za około 3000 zł i naprawdę czuć, że są bardzo, bardzo fajnie zrobione. Przyjemnie, ładnie to wszystko gra. Nawet samej dechy. No ale oczywiście można sprawdzić inne bajery również. Jestem teraz na czystym. Przypominam, że gram w kółko i to samo na Laneju i RT Studio i na kolumnie Blackstar, gdzie siedzi głośnik Vintage 30. Wiadomo, humbucker jest najmocniejszy w tym wszystkim. Środka to nawet nie będę robił, bo nie jestem fanem środka. No i oczywiście mostek. Jeden z moich ulubionych motywów, zespół Internal Quiet. No. Przyjemna gitara w brzmieniu. Dobra, mam teraz taki mały crunchik tutaj, zresztą z Laneya. Nie dogada. Fajnie, fajnie. Zresztą wiecie co? Mogę włączyć jakiś podkładzik. Coś tam poimprowizuję sobie, ale może zmienię na niebieską, żeby jej nie było po prostu smutno, co?
Dobra, nie wchodzą mi dzisiaj najlepsze pomysły a propos tego, no ale no powiedzmy nagrałem to, to nagrałem, udostępniłem. Włączam, słuchajcie, przester. Nawet nie jestem na full. Jestem tutaj na lanejku na siódemkę teraz. A teraz zrobimy na dziesiątkę. Te przystawki są całkiem fajne. Naprawdę, jakbym miał taką gitarę, znaczy w sumie to mam, ale to zaraz wam powiem. To tutaj niedużo jest do zmiany, właściwie nic. Muszę powoli kończyć, nie wiem czy widzicie jak mi się czoło płoci, jest tak gorąco i zaraz się umrę po prostu, jest 30 stopni, a ja tutaj, no klimy nie mam, a czy mam, ale mam taką, która buczy, więc nie będę jej włączał. Ten środek jakoś przez przypadek mi się zaczął podobać. Może jak widać, można na tej gitarze pograć. Naprawdę i spokojniejsze rzeczy. Jak nie ma wajchy, to zawsze można sobie paluchami pomóc, a tu są fajnie mostki skonstruowane, bo można paluchy sobie wsadzić, czyli shadowsów. Można zagrać, nie? Dobra, to wezmę jeszcze raz niebieską, żeby jej nie było znowu smutno. Bo przecież bez tych motywów film idzie na zmarnowanie. Fajowo!
i fajnie jest pobawić się w improwizację na jednym takim burdonowym dźwięku. Słuchajcie, to nie jest popis umiejętności, bo przecież sami wiecie, jak to wygląda. Coś tam gram, ale no też nie będę szpanował tutaj za bardzo, bo nie ma czym. Po prostu chciałem wam zaprezentować te gitarki. Już wam mówię, na czym polega cały bajer, dlaczego wspomniałem, że mam taką, bo fizycznie ta jest moja. To jest moja niebieska sztuka, która jest oficjalnie jedną z gitar, którą możecie wypożyczyć sobie, słuchajcie, na muzycznegraty.pl. Można się nią pobawić, zobaczyć przez miesiąc, trzy miesiące albo pół roku, jak ktoś będzie chciał. Naprawdę, bardzo fajnie, jak ktoś szuka gitary, nawet w sumie w zasadzie no one są tańsze w tym momencie niż fendereczki, przynajmniej te z Meksyku, a moim zdaniem potrafią nawet może je pokonać, to może takie brutalne słowo, ale zaskoczyć i nie jedna osoba wybrałaby coś takiego niż chociażby takiego playera. Natomiast ta sztuka różowiutka i kilka również innych z CT50, które nawet w wersji z trzema singlami się pojawią, znajdziecie właśnie w opcji również kupienia u mnie na muzycznegraty.pl. Naprawdę jest moja rekomendacja. Bardzo fajne gitary. Ja zresztą bardzo lubię gitary Sterlinga za tą jakość, za innowacyjne rozwiązania, bo przecież był i Albert Lee i Valentine, mam takie gitary, no z uwagi na kształty. A tutaj naprawdę absolutnie fajnie. Bardzo fajowe gitary. Także zapraszam was do skorzystania z opcji, czy wypożyczenia, czy kupienia. I to by było na tyle, a ja serdecznie dziękuję patronom kanału za wsparcie. Was zapraszam również na Facebooka, na TikToka i do zobaczenia w kolejnych materiałach na Overdrive Fan Studio. Na razie, pa pa!